bardzo przykro, to co teraz przeczytałam na internecie. W sumie nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo teraz nie jest dobry czas na tłumaczenie się i na pokazywanie całej prawdy. No ale właśnie tak to jest, jak komuś bardziej zależy na własnym PR-ze i na chronieniu własnej dupy, niż na ratowaniu życia syna. Oliwier ma na przeżycie tutaj w Polsce 2% szans. W Izraelu pojawiło się więcej procent, dlatego podjęliśmy decyzję, że polecimy tam i spróbujemy tam, mając tutaj też dobrą opiekę, ale jakby no tam pojawiło się więcej procent, więc chcieliśmy go tam ratować. Więc jedna z bardzo bliskich mi osób napisała i powiadomiła Kubę o tym, że jest szansa na ratunek dla Oliwiera w Izraelu. Odpowiedzi nie otrzymywaliśmy. Później poinformowaliśmy go, że będzie potrzebne 250 tysięcy. Też również odpowiedzi nie otrzymaliśmy, więc z racji tego, że musieliśmy bardzo szybko działać, podjęliśmy decyzję o tym, że zakładamy zbiórkę, nie informując Kuby o tym, no bo skoro nie było odpowiedzi, no to zrozumieliśmy, że Kuba nie dysponuje takimi pieniędzmi. A nawet jeśli by zdysponował i wtedy w momencie, kiedy pojawiła się zbiórka, no to mógł mi po prostu na tym napisać, że Magda dysponuje takimi pieniędzmi, proszę usuń tą zbiórkę, ja pokryję te koszty, ale takiej wiadomości nie otrzymałam. Teraz nagle, kiedy po wczorajszym USG okazało się, że guz jest mniejszy, ojciec dziecka stwierdził, że Oliwier ma tutaj dobrą opiekę i że uważa, że dziecko powinno być tutaj leczone, gdzie jeszcze kilka dni temu sam podpisywał zgodę na jego wylot za granicę i uważał, że rzeczywiście trzeba ratować dziecko za granicą, że w Polsce tutaj nie ma sensu, jak jest tam więcej procent. Zresztą my jesteśmy w kontakcie z rodzicami, których dzieci również mają lub miały ten nowotwór, którzy informowali nas o wszystkim. I myślę, że każdy z rodziców będący w takiej samej sytuacji jak ja postąpiłby tak samo. No ale tak to jest, jak ktoś chce teraz ratować bardziej siebie z całego tego syfu, który się zrobił. I właśnie wystawia takie oświadczenia, takie rzeczy, że lepiej leczyć małego tutaj, że się nie wiedziało o zbiórce. No i żeby mnie wpędzić w tak zwany kozi róg. No i pokazać, że przecież ta zbiórka w ogóle była niepotrzebna. Przecież można małego leczyć tutaj w Polsce. Przecież on tutaj wyzdrowieje. To, że guz się zmniejszył, to nie znaczy, że on już jest wyleczony i że ilość procent jego wyleczalności urośnie. Nie, on nie urośnie. Dalej jest 2%, a tam jest więcej. Więc nie rozumiem w ogóle takiego działania i takich w ogóle tekstów, gdzie tak naprawdę wcześniej ta osoba mówiła, że oczywiście lećmy, no bo podpisał zgodę, no to chyba to jest jednoznaczne tym, że się zgadza na ten wylot. Chyba nikt go do tego nie przymusił, żeby podpisać taką zgodę. No ale wiadomo, teraz, tak jak jeszcze wcześniej wspomniałam, ważniejsze jest PR i to wybrał sobie dobry moment, aby wybrnąć z tego, dlaczego nie udostępnił zbiórki. No wiadomo, bo o zbiórce dowiedział się z internetu, bo przecież nie trzeba wylatywać, nie trzeba dziecka ratować za granicą, bo można go ratować tutaj. No tak się składa, że jesteśmy w kontakcie z rodzicami, tak jak wcześniej powiedziałam, tych dzieci, które na to chorowały. I to wcale tak nie wygląda, jakby się wydawało. No ale jak ktoś angażuje się w ratowanie dziecka 5/10, no to właśnie są takie efekty. Dlatego ja nie będę tutaj za wiele wam tłumaczyć. Załączę wam dokument potwierdzający chorobę Oliwiera, dla jasności. Ja się skupię po prostu z moją rodziną już teraz tylko i wyłącznie na ratowaniu mojego dziecka. A inni... usunęłam zdjęcia, znaczy zaarchiwizowałam je, aby nie pojawiały się dziwne komentarze, dziwne dyskusje, bo to mi teraz jest totalnie niepotrzebne. Ja ze swojej strony wyjaśniłam wam sprawę, jak wygląda. Myślę, że każda matka w takiej sytuacji, każdy rodzic nigdy by sobie do końca życia nie wybaczył, gdyby nie dał tych kilku procent więcej swojemu dziecku i nie spróbował leczenia za granicą. No ale właśnie tak jak mówiłam wcześniej, powtarzam się, może to wszystko te emocje, wybaczcie. Te kilka procent może odmienić jego życie. No ale jak ktoś się angażuje, tak jak się angażuje, raz odpisuje, raz nie odpisuje, gada jakieś głupoty, no to właśnie tak wychodzi, jak wychodzi. Nasza relacja nigdy nie była jakaś super. Nawet w czasie choroby były kłótnie, różne jakieś tam sytuacje, które nie były na miejscu. A to wszystko dlatego, że ja do dziś nie pozbierałam się po tym, co mnie spotkało 7 miesięcy temu.
do dziś nie pozbierałam się po tym, jak zostałam potraktowana, jak zostałam upokorzona. Ja nie potrafię rozmawiać z tą osobą i nie potrafię się z nią dogadać, nawet ze względów na chorobę, dlatego to, że jak zostałam potraktowana 7 miesięcy temu, nadal jest w moim sercu. I choćbym miała ratować sama życie mojego dziecka z moją rodziną i przyjaciółmi, to to jest możliwe. A takie wsparcie, jakie otrzymałam obecnie i w czasie choroby, to jest prawie wsparcie zerowe. A angażowanie się teraz na koniec, kiedy już jest wszystko ogarnięte do wylotu i pokazywanie, że można dziecko leczyć w Polsce, to jest oczywiście oczernianie i stawianie mnie w złym świetle, wiedząc o tym, jak jestem wykończona, siedząc tutaj non-stop w szpitalu, psychicznie, fizycznie, dokładanie mi więcej stresu. Jest tak za bardzo zapatrzony we własne życie. Ja ze swojej strony chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj wspierają, którzy są razem ze mną, którzy wierzą w to, że Oliwier wyzdrowieje, którzy walczą razem ze mną, którzy dają mi wsparcie. Z całego serca Wam za to dziękuję, jestem wdzięczna, wierzę, że wygramy tą walkę. A jeśli chodzi o hejt i o hejterów, jeśli chcecie mi coś zarzucić, przynieście dowody, wyślijcie mi te dowody, porozmawiamy, tak? Ale na pewno nie teraz. Teraz tyczy się tylko Oliwier i jego zdrowie. I od tego momentu nie wdaje się już w żadne dyskusje, w żadne jakieś dziwne rozmowy. Poinformuję Was o przebiegu leczenia, o progresie, jak będę miała jakieś większe informacje, ale na tą chwilę pasuję stąd, bo po prostu psychika siada przez ten cały cyrk, który się odwalił przez chorobę Oliwiera. Będziecie chcieli, żebym załączyła Wam jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, które potwierdzają chorobę mojego syna, to proszę piszcie, załączę je, nie ma problemu. Ja po prostu muszę polecieć do tego Izraela, zrozumcie mnie. I wiem, że tam te koszty będą o wiele większe, a z racji tego, co opublikował ojciec dzisiaj dziecka, pokazując, że jest ratunek dla małego tutaj w Polsce, zbiórka pieniędzy, które będę potrzebowała, tam na miejscu może stanąć, więc błagam Was. Wiecie co, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała i chciałam Wam nagrać to dzisiaj, bo już nie będę się zbytnio tutaj udzielać. Ojciec Oliwiera od początku oczekiwał ode mnie, żebyśmy weszli w relacje międzyludzkie, jakby ojciec, matka, tak jakby się nic nie stało. Żebyśmy się komunikowali, że jest wszystko super, że ogólnie no to on ode mnie odszedł, no nie jesteśmy razem, no i jakby to co z tego, każdy żyje swoim życiem, jesteśmy szczęśliwi i zapominamy o wszystkim i żyjemy dalej. Nie, tak się nie da. I w wielu wiadomościach, które do niego wysyłałam, w wielu telefonach i wiadomościach, jak mu pisałam, to po prostu było we mnie tyle złych emocji, że nie potrafiłam nawet się z nim komunikować pisemnie, rozmowami, niczym, po prostu dlatego, że ktoś oczekuje ode mnie niemożliwego. A w naszym przypadku taka relacja normalna po rozstaniu ojciec-matka jest niemożliwa. O tym, przez co przeszłam, ja nie jestem w stanie przynajmniej teraz zapomnieć. Pojawiła się choroba dziecka, nawet ona nie ułatwiła mi komunikacji z Kubą. I jestem jaka jestem, mam w sobie mnóstwo emocji, choroba dziecka jeszcze bardziej je spotęgowała. Myślę, że nikt nie jest w stanie nawet pomyśleć przez minutę, co ja czuję, jak ja się czuję od miesiąca, wiedząc o tym, że moje dziecko jest śmiertelnie chore. Ale nie nagrywam tego, żeby się tłumaczyć, tylko żeby Wam powiedzieć, bo tutaj dostaję mnóstwo wiadomości, że tata Oliwiera nagle się uaktywnił i daje wywiady i że jakiś wywiad się jutro pojawi, więc ja z chęcią ten wywiad chcę zobaczyć, co tam ciekawego on powie, czym chce się teraz tak bardzo dzielić na kilka dni przed wylotem jego syna do Izraela. Więc cokolwiek jutro tam się ukaże, możecie sobie myśleć co chcecie, ale myślę, że całe to milczenie w ostatnich tygodniach odpowie Wam na Wasze pytania. Ja ze swojej strony już nie będę wypowiadać, chyba że coś się tam pojawi takiego hardkorowego, co nie będzie zgodne z prawdą, to być może coś powiem, ale tak to po prostu uważam, że jest to mega nie na miejscu, ale właśnie
tak to jest, jak się dobrze ma poustawione wszystko PR-owo i wiedzieć, jak się wstrzelić i co powiedzieć w danym momencie, kiedy dać wywiad, co zrobić, żeby na tym wszystkim dobrze wyjść. Ja mogę być, wiecie co, tak mam sobie pomyślę, już zgnieciona, zgnojona. Mi to na tym nie zależy. Mi zależy tylko na tym, żeby Oliver był zdrowy i żeby on wyszedł z tej choroby. A jeśli tatuś chce dokładać nagle teraz, przed wylotem, no to niech dokłada. Życzymy powodzenia razem z jego synkiem.